Cześć, witajcie, z tej strony Spis, witam was w kolejnym odcinku z tej super dynamicznej gry. Jak widzicie, jesteśmy już na Demonicie. Pamiętajcie o zostawieniu 200 łapek w górę i od razu wjeżdża kolejny odcinek. Tak postanowiłem, że troszeczkę rozruszamy ten kanał, bo ostatnio było cienko z filmami, ale teraz obiecuję poprawę. O, i na samym początku mamy legendę, co to proszę bardzo, niestety nie na moją profesję. Więc nie złapiemy jej sobie. Wczoraj poleciała na moją, ale akurat nie uczestniczyłem w biciu, więc na samym początku mamy legendę z Demonisa. Ile jest tutaj tanców? Pewnie złapię albo Airtime, albo Leniwy. Dobra. Niestety my nic nie potrzebujemy, więc zatwierdzamy. Poczekamy tylko, kto jeszcze złapie. No tak, na sam początek odcinka legenda, ładnie. Ja stawiam na Lazy'ego, ewentualnie na może Golob, ewentualnie Airtime. No kto? Halo? Pejnek złapał, Pejnek, no proszę bardzo, dobra. Jeszcze teraz został nam Kościej, więc teraz idziemy na drugiego Herosa. I teraz, tak jak już wspominałem, musimy powrócić z odcinkami. Będę chciał je nagrywać codziennie, ewentualnie co dwa dni. Więc fajnie byśmy taki po prostu próg łapek robili. Po pierwsze, byśmy cały czas utrzymywali analitykę aktywności i do tego jeszcze codziennie jakieś nowe odcinki byłyby spoko. Tylko tak jak mówię, te łapki, żeby były, byłoby strasznie fajnie. Teraz pędzą na kostka czym prędzej. Pędzą na kostka czym prędzej. Tak, właśnie tam idę. Tutaj widzicie już trochę herwy opanych. Kurczę, szkoda, że w sumie poleciała legenda z Demonisa, tylko że na nie moim profesji jak zwykle. Ale no już niestety taki fart. Wczoraj właśnie, nie wiem, wieczorem był Demonis. Niestety nie załapałem się, bo tutaj w ogóle odkąd zostały wprowadzone takie tabelki tutaj na dole z informacją o Herosie, to wszyscy się rzucają po prostu. Na demona potrafi przyjść 22 osoby, nie? I jeszcze tylko 10 może bić. Więc no nieciekawie. Ale fajnie, bo te dodatki jakby nie było, tak tutaj rozruszały troszeczkę ten serwer. I myślę, że jest to o wiele ciekawiej teraz niż było dotychczas. Te logi też są teraz takie jakby bardziej przejrzyste. Dobra, tu jeszcze zaraz kostek pokażę. O, jest pyk. Już jesteśmy tutaj. Z kostka oczywiście ja nic sobie tym łowcą swoim nie złapię, poza może legendarnymi runami i chomikiem, ewentualnie tą kuszą, którą mam tutaj w ekwipunku. Idą jeszcze 3 osoby. A my sobie jeszcze w tym czasie Twister 3 dni off. Chyba mama z wiadówki wróciła i nie było ciekawie. Jakich herosów będziemy jeszcze mogli poszukać? Taki właśnie odcinek z herosami zrobimy. A kiedy tak by the way był renegat? Bo może byśmy sobie renegata klepnęli. Tutaj widzimy, jest nasza lega z Demonisa. Tytani. Renegat Baulus, dzisiaj jest 18. W sumie mógłby już być, więc po prostu zaraz zobaczymy po tym. Tutaj chyba będę musiał strzał kupić. Wczoraj wydałem chyba z 15 SM na uzupełnienie strzał na swoich tropicielach. Jeszcze mi łowca tutaj został. Bo jednak, nie wiem, ja tam wolę w tych strzałach ulepszonych śmigać. Niby tam troszkę drogie są, no ale trudno. A z kostka niestety nic dobrego, same unikaty. Więc mówi się trudno. Idę tego renegata zobaczyć. Czy by był? Myślę, że odcinek będzie dzisiaj taki w miarę ciekawy. W sumie zaczęliśmy bardzo ładnie. Ma ktoś może... Aha! Tu piszą, że czy ktoś ma dwurękę na 114 z WS setów. To Dynamizma, bo ostatnio sobie kupił, a czyli co kupił, zlotał właśnie z seta i właśnie się pytał mnie ostatnio, czy ma na sprzedaż, czy ktoś by był zainteresowany kupnem, czyli jakiś tutaj drewniany parapet, bo takim ani gościu byłby jednak zainteresowany, więc bardzo fajnie. Dobra, idziemy tutaj na renegata, znaczy mówię, że idziemy na renegata, a może go nie być, więc tak trochę obiecuję, ale jednak
Nie wiadomo. Dobra, i czy jest? Jest renegat, proszę bardzo. Zawołamy świat od 8.8 do 114. Napiszemy, zapraszam. Zawołaj. Jest renegat, bardzo miło. To co, ja robię cięcie i widzimy się, gdy już wszyscy przybędą. Dobra, jest już nas dziesiątka, coś tam walnęło z tyłu. Dobra, i bijemy. 2, 4, 6, 8, 10. Dobra, podwójny i auto dajemy. Niestety z renegata tak samo, bez rewelacji. Mówi się trudno. Dobra, zostawimy sobie już tutaj tą postać. I pójdziemy na mojego 159 tropiciela. Spróbujemy sobie troszeczkę poekspić, póki jeszcze nie jest jako tako późna godzina, jest przed 12. A nam brakuje niecałe 50% ponad 50%, co ja gadam. Ponad 50% brakuje nam do 160. Ja już musiałem mieć ten 163, żeby założyć sobie ten naszyjnik, tu już wiadomo pójdzie o wiele, wiele łatwiej. Bo to samo jak CBK wejdzie, to ulululululu. To już po prostu pozamiatane. I tak, się trzeba uleczyć. Takie chociażby najmniejsze, ale powiem wam tak, kiedyś się nie uleczyłem i zostało gościowi 1 HP. To jest SK. Tu jest grupa magów, tutaj mogę paść, bo magowie, jak pewnie wiecie, krytyki lubią sobie usadzić. Tak, skupimy się na jednym, czyli na tobie. Oj, coś nie fajnie jest. Jeszcze raz, pyk. Uleczę się. Raz. I pyk. Klątwa siadła gdzieś tam. I teraz tak, tutaj trzeba strasznie uważnie tą walkę przeanalizować. Widzicie, tu już krytyk mogłem paść. Moje podwójny. Ty, bo ja padnę. Kiedy się mogę leknąć? Od 350 chyba dopiero jest lek. Dobra. I tutaj z tobą nie powinno być problemów na razie. Dobra, szybko lek. I auto. Dziękuję. Wygraliśmy. Niektóre grupy właśnie sprawiają jeszcze problemy, niestety. Ja to nic nie poradzę. Braciszek jest z tego co widzę, ale no w sumie nie wiem jak tam dojść, więc na braciszka sobie nie pójdziemy. Ja braciszka kompletnie szukać nie wiem. A kiedy Zons był w ogóle? Zons był chyba gdzieś wczoraj wieczorem. Zons wczoraj Pierek poleciał legendarny z ostatnim ratunkiem. Zons był o 15:55, to jeszcze go nie będzie, tak gdzieś. Chociaż w sumie pod koniec odcinka tak sobie zobaczymy w razie W może Zonsa. Dzisiaj taki, no myślę, bardzo ciekawy odcinek zapowiadający tą może nie serię, ale ten ciąg odcinków. Także pamiętajcie, jeszcze raz przypomnę, 200 łapek i odcinki będą się pojawiać z tej dynamicznej gry. I też nie z tych dynamicznej gry, jeszcze będę chciał zrobić z Rocketa jakieś gierki z Rocket League'a, z GTA 5, bo coś tam ostatnio mi się udało zrobić, że w sumie no troszkę lagi są przy nagrywaniu, ale nie takie duże, po prostu no płynnie to wygląda, o tak powiem, więc można spróbować, po prostu jak wam się nie będzie podobać, to nie będę to nagrywał, wiecie, mój komputer nie jest też jakiś super ultra do gier. Jest taki zwykły, tani komputer, teraz jego wartość to może, nie wiem, z 1300 zł, kiedyś był warty 1900, ale no, trzeba sobie radzić, nie? Jedynie czym się mogę pochwalić, to że komputer kupiłem sam za własne pieniądze, a nie jak większość osób, że nie wiem, rodzice by mi kupili czy coś, więc... Więc no tak to wygląda, niestety, smutna rzeczywistość, tutaj sobie powinniśmy dać radę. Ładnie. Na SK się fajnie XP, ale nie tropem. Ja na SK zawsze tancem lubiłem XP'ć. To była po prostu poezja. Dobra, tutaj dwóch magów mamy. To podwójny. Tutaj, no mówię, starszy muszę uważać na tych walkach, bo z magami najczęściej, nie? Bo po prostu ich jeden krytyk to jest, może być moje pół życia. Ja mam życia na tym levelu, mam niecałe 17k załóżmy. Więc no niedużo. Umki też tutaj nie są, jak widzicie, jakieś ekstra, tu powinien być jeszcze lodowy, ale no nie ma. O, potrzebujesz zwojki? No, z parę się przyda. Mało mam zwoi, mam 10 zwoi jedynie. Więc się przyda parę zwoi, jakby kumpel miał.
Aha, dobra, tutaj grupę załapało. Dobra, myk. Teraz mu damy handel. Mamy tutaj miejsca. W sumie jedno miejsce jedynie mamy. 20 zwoi. O, dziękuję bardzo. Unstoppable. Dziękuję za zwoje. Czekajcie, tak sobie tutaj przeżyłem. Halo, bo ja nie mam miejsca w torbie. Dobra. Kiedy mi 57 oddasz? Ładna pogoda dzisiaj. To jest tak, przerzucimy te zwoje, pyk, żeby je można było połączyć w jedno. O, jest idealnie. Dobra, to jedziemy dalej, w sumie do levela nam nie brakuje. Dzisiaj taki dłuższy odcinek będę chciał zrobić, tak w ramach rekompensaty. Mam nadzieję, że też obejrzycie ładnie, że jutro wejdę sobie i zobaczę. O, jak pięknie wygląda te 10 tysięcy wyświetleń. Nie, to 10 tysięcy na takim odcinku. Musiałem tutaj chyba legendę zlotać, nie wiem, z Tinkera. I jednocześnie mieć z nim zdjęcie i autograf. Wtedy może by dał radę. Dobra. Tak więc lecimy dalej. Mamy 70%, czyli za takie przejście moje, bo ja nie wybijam wszystkiego, tam parę grupek przecież już zostawiam, którym no, mogę nie dać rady. To takie moje przejście mam. Będę miał chyba gdzieś z 80%. Znaczy, z 30. Dobra, teraz tu krytyk będzie, wiedziałem. Teraz się uleczymy. I myk tutaj, do tych siadł. Ten do tych strasznie ratuje sprawę. Zawsze jeszcze ten ostatni zostaje. Tylko pamiętajcie, że na ostatni też nie ma co liczyć. Bo jak ktoś wam walnie takiego krytyka, to ten ostatni wam nawet już nie pomoże. Więc ja bardziej właśnie liczę na dotyk niż na ostatni. Na tą klątwę też. Tak jest w miarę wygodniej. Znaczy wygodniej, no. Po prostu no, nie ma co ufać. Pamiętajcie, nigdy nie ufajcie ostatniemu ratunkowi. Ostatni jest, jak ktoś ma tasuki, nie chce znać. Teraz na SK wracamy. Bo tam już z tamtą piątką już padnę niestety. Spróbuję sobie ogarnąć łuk teraz ten na 160 z. Taki tylko, że z zimnem. Unii, bo nie wiem, czy byłby lepszy od tego. Pewnie byłby lepszy troszeczkę. Tu widzę, dwójki stoją. Dobra, bijemy łącznie z 80%, jeszcze 20 zostanie, to później jeszcze dobijemy. I teraz sobie zrobimy to, co lubię najbardziej. Czyli zrobimy sobie moje przejście po dwójkach. I myślę, że zlutamy jakieś ciekawe legendy. Ostatnimi czasy cały czas mi lecą jedynie, czekajcie, czy stoi na sali rozdzierając, nawet nie ma co tam iść, bo Bergemona jest. Przejdziemy się od STS-u po prostu, pyk. Tutaj też wybite. Nie no, nie gadajcie, że wszystko jest wybite, no bez jaj, ludzie. Tu galop stoi. Załamany, że pewnie legendy nie złapał. Nie dziwię się chłopakowi. Nie, tak w sumie taka legenda to fajnie. Ja nie wiem, taki naszej sobie złapał. Sprzedałbym go i zawsze byłoby troszeczkę pieniążków. Zawsze byłoby troszeczkę pieniążków, by może nie rozkręcić biznes, ale by do złożenia zbroi legendarnej. Bo jak wiecie, ostatnio mi sprzyzywacza zwinięto zbroję. To złożyłbym sobie tą z klątwą. Znaczy to zależy, jeśli miałbym Hamix Muller, to złożyłbym sobie ją z krytyczną osłoną, a jeżeli miałbym z krytyczną osłoną Mitrę, to złożyłbym sobie z klątwą zbroję. Idę. O, jeszcze sadolka się tutaj zryspiła. Więc pójdziemy na nią czym prędzej. Też tą sadoli już męczę tyle miesięcy. Jedna Mitra już poleciała, niestety nie mi, akurat wtedy byłem poza domem. Więc no, niefajna sytuacja. Jedynie wtedy, co ten gość tutaj grę kończył, to udało się kupić te rączki z odwiązaniem i buty od tego typka, więc całkiem w porządku. Dobra, mamy trójkę, bijemy sadolię. Niestety nic ciekawego, więc obchód po E2 można udać za zakończony niefartownie. I tak, Atalia by już pewnie była. Atalia by była. Co by tu jeszcze mogło być? Kochanka nocy, kochanki nocy, no to szukać nie będzie. Zapytam się. Ktoś szuka jakiegoś heroska. No,
Dobra. To wracamy. Jeszcze na 113 pójdziemy. Tam w sumie na krzyża sobie wrócimy z powrotem. Bo trzeba buty wylotać, nie ukrywam. Tutaj nic nie złapałem. Uleczymy się do Itchan i do Tuzmer. Ta obu na wyżynie. Czyli obło. Byśmy się na obło jeszcze w górze przeszli. No i chyba się nie dowiem. Arelia. Areila. Można na obła? Zapytam się ładnie. Czy koleżanka, autyska koleżanka, czy zaprosi nas na obłąkanego? Byłoby bardzo miło z jej strony, to bym miał kolejnego herosika jeszcze na odcinku. No napiszcie, lubicie takie odcinki z herosami, czy na przykład wolicie takie jak monotonne, że latam sobie po tych samych dwójkach, szukam na Monisa, nie znajduję go i tyle. A chodź. Dobra, tu bijemy sobie łowcę czaszek. Na wyżynie jest, tak? Czyli będziemy musieli iść od... Dobra, tutaj jak zwykle pewnie nic. Tak też myślałem. Więc przejdźcie, jak ja mam 159, to mogę ze 190. Mogę bić, mogę. Więc... Tylko, że ja miejsc nie mam. To przy okazji sobie łupy sprzedamy. Łupy, Jezu, jak to brzmi. Loty z tego. Z expa. Ja wam pokażę, ile można sobie tak zarobić na takim SK nawet. Bo zarobić można, nie ukrywam. Tu wszystko, tu wszystko, tu wszystko. No i mamy już 22M. W ogóle ta postać tutaj, ja staram się nie przerzucać za nią pieniędzy. Wszystko, co zarobi, to jest właśnie z... Wszystko, co zarobi, to jest właśnie z expa, nie? Bo na SK jest nawet, opłaca się troszkę dłużej expić, już nawet jak wam wolniej leci exp, ale jeśli na przykład nie macie pieniędzy, to to już to spoko. Dobra, jakie kordy teraz są tej Arelia? Areila kordy. Nie wiem, gdzie ona tylko obozna, zapewne gdzieś tam na dole, już tutaj nie ma na drodze, to trzeba iść gdzieś tam. Nie wiem, sobie w ogóle do znajomych może dodam. Orcza się... Aha, orcza wyżyna, ty! A ja jestem w złudnym trakcie. Orcza 40... 74... 74, 7... O, jest! Dobra, miło. Nie wołać serwera, bo najwidoczniej koleżanka sobie tego nie życzy. Woli sobie tak po prostu ungloba lubić. Mówi się trudno. Dobra, zaproś mnie. I co? I czekamy sobie. I jeszcze ja sobie cały czas będę patrzył, tą Atalia na stówę stoi. Bo ona się respi tam parę minut dłużej od obła. Już nie ma nic takiego do szukania. To tam się to idzie. Rączki pasowało kolejne złapać. To idzie, ona tak dziwnie stanęła, chyba nikt nie idzie. Albo się schowała i powie, nie bijemy, bo dziś nie mój dzień. Tak sorry, że się wciąłem, ale wiecie, rano jest, niedawno wstałem, z pół godziny temu. Nigdy już chyba. To klep. No, halo. Proszę, proszę bić. O, opka jeszcze będziemy mieli zaraz. Tu niestety nic ciekawego. O, i Atalia. Co solo biją, mnie przychodzą. Dobra, to i tak przyjdę. Gdzie ty jest? Do Atalii. Nie wiem, czy on mnie doda, bo w sumie byśmy z nią solo ubili. Czekaj, tutaj dam... Co to za nowy klan? Tutaj dam błogo jej, że niby wiecie. Że niby chce się... przydobruchać, o i dostałem ładnie grupę. Jeszcze Atalia, o Jezu. Czekaj z opkiem. Napiszę mu, że po łatce przyjdę, wkurzę go trochę po
Atali. Przyjdę. Dobra. Czyli będziemy mieli Atalię. I właśnie, miałem zobaczyć, co to jest w ogóle za klan. Sensa. To jest jakiś nowy klan, widzę, fajny. Taki romantyczny dla przyjaciół. Piszemy sobie Margonem, jeszcze do tego dodamy. Bo niestety nie wyszuka. Sniff, co? Aha, to jest Sniffa. O, halo, ubiliśmy już. Runy hero. Biorę. O, moje runki. Moje. Nie oddam. Super. Pyk, doładujemy sobie. 10 smoczych run złapaliśmy. I właśnie jak widzicie, poranki na takich serwerach prywatnych są bardzo fajne, więc czasem warto na przykład nie siedzieć w nocy, tylko z tymi P2C sobie od grabka pójdziemy. I czasem warto sobie po prostu, jak to, aha, to on już tutaj jest. Warto, jak to mawiają, wstać wcześniej i sobie poubijać herosów z kumplami z serwera, bo jak widzicie, jest ich sporo. Minęło 20 minut, a już cały pakiet, renegaty, nawet legenda z Demonisa, to wszystko, Atalia, kościej. Więc jest super po prostu. Tu jeszcze 5 osób idzie, 7 jest na miejscu rzekomo. 7? Ty halo, bo my chyba inną grupę mamy, bo mi się wydaje. Halo, co tu się otworzyło? Halo, proszę mi... Aha, bo to ja... Tym się zamyka teraz, pyk. Dobra. Heros jest Sadola. A Sadol jest z nami w grypy, tak by the way. Sadol. Ty... A nie, jest, tylko jego to ta konfiguracja kitalka zasłania. No, tu widzę, że już się wszyscy zbiegli. Jest 2, 4, 6, 8... Będzie 10 osób zaraz. Jak widzicie, same pełne składy już są. Dobra, tutaj tego gościa... O, już nawet ponad dycha jest, niestety jeden ziomek się nie załapał. 10. Tutaj się jeszcze leknę. Nie wiem po co, leknę się, jakbym miał umrzeć. To co, pasuje bić. Dobra, bijemy. I... I... O, runy. To złapiemy sobie runy, bo w sumie nic całego nie potrzebujemy. Hero jakieś tam to niepotrzebne. Dobra, hop. Może uda się złapać kolejne te. Super by było. No, halo, dawaj. Też nam przeżyć, dzięki. Dobra, tyle. Widzicie, odcinek pełen wrażeń. Myślę, że bardzo fajny, że wam się spodoba. Dawno takiego na pełnym wypasie nie było. Też takich dłuższych odcinków już nie nagrywałem troszeczkę. Ale tutaj się poświęcę. I tak, dobiłem na początek ten 160 i... dobijemy ten 160 i pójdziemy. Aha, tu się jeszcze nie zrespiło, tak żebym też nie padł. Dobijemy 160, zobaczymy Zonsa i będziemy już kończyć powoli. Chyba że znajdą jeszcze jakiegoś herosa po drodze. To będzie bardzo ciekawie. Dobra, tutaj ciebie ubijemy. W ogóle też tak jeszcze chciałem poruszyć temat do osób, które ostatnio dawały donaty mi na live, różnej treści. I bardzo się cieszę, że tak wspieracie mnie i tak dalej, tylko proszę, żeby te czytane donaty nie były o motywach jakichś nazistowskich, tak jak ostatnio z Hitlerem, czy jakieś takie, czy zapraszamy do Auschwitz, bilet w jedną stronę, gwarantowane napoje gazowane, to tak, to było lekko niemiłe. I no jednak no, szanujmy historię i jakoś starajmy się utrzymywać, a nie ją psuć nie, takimi po prostu tekstami albo o papieżu, no nieważne czy to jest wierzące czy nie, ja na przykład nie jestem wierzącą osobą, ale no uszanować osobę, która była papieżem, na dodatek Polakiem, więc no pasuje, ale to tylko takie moje prywatne zdanie. Ja teraz tutaj się z tą trójką nieszczęsto próbujemy, jeździłbym się jakbym padł, bo ja tak lubię sobie czasem paść przed levelem. Dobra, tam jakiegoś krytyka dostałem. Ojo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 j
Ej, tu idzie ciężko, ja tutaj to padnę, czuję to. Dotyk, dobra. Dotyk mnie ratuje. Nic tak cię nie uratuje, jak dotyk anioła.
To jest po prostu jak dotyk proboszcza. To jest coś takiego. I zaraz będzie 160. No ja dobijemy sobie w sumie jeszcze tylko całą tą mapkę. Już na główne SK nie będziemy wchodzić. Jest 160. Napiszemy tutaj dla kumpli. Jakby tutaj Ani zapał, to sobie tak, o, pyk. To ładnie było. Damy sobie w intelekt. Tutaj już gzy piszą. Śmiesznie to musi być, a nie, czy muzykę macie, to nie będzie słychać, jak ja tak nawalam tylko WS przy tej klawiaturze. W ogóle polecam wszystkim, jeśli ktoś, czego się wiele osób pytało, jakie mam dodatki, polecam wam właśnie stary ok do walki, jako do EXO. Patrzcie, nie musicie za każdym razem tak sobie klikać w niego, tylko wystarczycie, że klikacie sobie samo W bije go zwykłym atakiem, S bije go atakiem, który macie zaznaczony w umiejętności. Jakoś na kochankę się może załapiemy. Smocze góry. Dobra, to jeszcze jednak idziemy na kochankę. Bo co, my sobie nie pójdziemy. Tylko czy ja mam tutaj TP do Tuzmer? Raczej mam. Jezus Maria, ale macie dzisiaj dobrobyt z tymi herosami. No po prostu. Wow. Dobra, zaznaczymy, że chcemy iść. Mamy tutaj TP do Midhar, idealnie. To będzie strzał, niedługo trzeba dokupić. Ale to nie martwimy się tym. Tu jakiś ziomeczek idzie. Razem z nami. Chodź bracie. Co to jest? Panda 2. Ej halo, czemu mnie zatrzymujesz? Nawet nie wiedziałem, że tutaj takie kurcze śmieszne te są. W ogóle nie wiem jak wy napiszcie też, jak waszym zdaniem, ale ja liczyłem, że coś lepszego będzie na z okazji tych 11 urodzin niż jakiś śmieszny jeden heros. Ogólnie no też nie można było cudów sobie życzyć. Bo to jednak nie jest jakaś pełna data, jak na przykład 10 urodziny, które były wypas, tylko jednak 11 już, no ale no sam fakt, że mogło być coś więcej, coś lepszego, bo no czuję taki po prostu niedosyt po tym evencie, znaczy podczas jeszcze tego eventu, bo jeszcze się co prawda nie skończył, ale no nie fajnie. Myślałem, że będzie coś lepszego, że będą jakieś wybuchy, że ludzie nie wiem. No po prostu będzie zabawa, będzie się działo, a tu taki. Dobra, jestem, pyk. Zaproś mnie, kumpelku. Halo, kumpelku. No, kumpelek ładnie zaprosił. Idą jeszcze 4 osoby. Zaraz sobie jeszcze to Zonsa. Nie, Zonsa w sumie nie powinno być, bo on się respi tak do dnia. Chociaż kto wie, czasem się lubi w niecałe 20 godzin zrespić. Na przykład z przyzywaczem czasem się zrespi nie wiem, w 18 czy tam 20 godzin, a czasem trzeba półtora dnia czekać, więc. No, gra jak się zalogował, napiszę. Cześć Pentium. Tutaj mój przyjaciel, najkochańszy Grajuś TV. Pozdrawiam go. Polecam tego Alegrowicza bardzo serdecznie. Dobra, jest już Bragi. Możemy już bić kochankę, chyba że jeszcze ktoś idzie. Nie, już się nie zdeklarował, że idzie, więc pewnie będziemy bić. Coś pasuje złapać, najlepiej legendarne rękawice. No, halo. Lej to, bo taśma leci. Coś tutaj, jakieś chwila zawahania widzę. Halo, no gościu, bij to, no bez jaj, no dobra, no w sumie jak widzicie, loty bogate niestety. Dobra, i jeszcze na końcu to Zonsa zobaczymy moim 160 tropicielem. Jeszcze dzisiaj przez tak będę chciał te 3 levele dobić, tylko tak trzeba się wziąć za siebie, bo To 6 level jest naprawdę nie jest duże, ja się tak z tym, za przeproszeniem, pierdolę już troszeczkę. Zonsa w sumie nie powinno gościa być, no ale kto to wie. W ogóle pozmieniały się te zwoje do Andromosenta, wchodzę, myślę, co to za jakieś kurczę kupa zwinięta w jakiś papierek jest, a tu jednak to zwoje do Andarum pozmieniane. Nie, mi się nie podobają, ja tam jestem przyzwyczajony, te klasyczne były już od lat, każdy się przyzwyczaił. Więc nie wiem, czy jest sens zmieniać. I czy jest Zonsa? Nie ma.
Tak więc ja sobie zasiadam na tronie, żegnam się z wami po tym ponad półgodzinnym odcinku. Jeśli wytrwałeś, napisz dotrwałem. SPS, dziękuję ci za odcinek. Pamiętajcie, 200 łapek w górę. Oczywiście subskrypcja, jeśli jesteś nowy. I jakiś pozytywny komentarz, co u ciebie, jak na przykład minął ci weekend. Czy cieszysz się, że jest tłusty czwartek, bo nie wiem, obchodzisz swoje święto. Napisz po prostu, bo ja lubię sobie czytać komentarze. Często odpowiadam, polecam. I dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie, sub, like, komentarz. I do zobaczenia niedługo, gdy wbijecie 200 łapek. Cześć!